Cześć, nazywam się Czesta. Jestem najstarszym lemurem kata płci żeńskiej w naszej rodzinie. Z jej pozostałymi członkami spotkamy się nieco później. W ogrodzie zoologicznym mieszkam już od dawna, ale nie tak długo jak te dwie największe i najcięższe damy. Czy już wiesz, kogo mam na myśli? Tak, tak. Mówię tu o słoniach. Chodź, pójdziemy je razem odwiedzić. Po drodze widzimy jeszcze wielbłądy. Zwróć proszę uwagę na to, jak biegają. Poruszają się one tak zwanym inochodem. Oznacza to, iż jednocześnie podnoszą kończynę przednią i tylnią z tej samej strony. I nasze dwie damy, Karla i Sundali. Ta druga nazywana jest tutaj przez nas po prostu Dali. Obie słonice znają nasz ogród zoologiczny już od dawna. Mieszkają tutaj bowiem już od prawie 40 lat. Czy wiesz, co to są za słonie? Przyjrzyj się dokładnie ich głowom. Brakuje im czegoś, co zazwyczaj słonie posiadają. Tak, tak, brakuje im głów. Przez to można rozpoznać słonie azjatyckie płci żeńskiej. Nasze dwie damy uwielbiają jeść. Gdyby mogły, robiłyby to przez cały dzień. Najchętniej odżywiają się oczywiście słodkimi owocami, melonami, jabłkami, bananami, ale również i warzywami. Karla i Dali zdradziły mi, że najbardziej smakują im zielone ogórki. Spójrz proszę na zegarek. Czy jest już może w 2:30? Jeżeli tak, to poczekaj. Zaraz przyjdzie opiekun słoni z wielką taczką wypełnioną po brzegi owocami i warzywami. O tej godzinie wszyscy odwiedzający ogród zoologiczny mają możliwość karmienia słoni. Dochodzimy właśnie do placu zabaw. Tutaj możemy się wyszaleć do woli. Jak chcesz, to możemy kupić sobie również lada w restauracji znajdującej się tuż obok. Co ty na to? To było super! A teraz chciałabym Tobie przedstawić najlepszych pływaków w naszym zoo. Chodź, zobaczymy pingwiny. Nasze pingwiny mogą przez cały dzień pływać i nurkować w swoich basenach. Spójrz, jak sprawnie wykorzystują swoje skrzydła do pływania. Wprawdzie nie mogą one dzięki nim latać, ale za to bardzo szybko poruszać się w wodzie. Ich skrzydła są niczym płetwy. Przypatrz się im, jak pływają. Rzeczywiście wygląda to tak, jakby latały, tyle że pod wodą. Czy znasz jakiegoś innego ptaka, który nie potrafi latać? Tak, struś również nie potrafi unosić się w górę. Mieszka u nas razem z zebrami i antylopami w tak zwanej afrykańskiej zagrodzie. Czekaj, która jest teraz godzina? Czy jest już może po 3:00? Jeżeli tak, to poczekajmy. Za moment przyjdzie tutaj opiekun naszych dżentelmenów w smokingach. Codziennie o tej godzinie odbywa się karmienie pingwinów rybą. Podczas karmienia można dowiedzieć się wiele interesujących rzeczy. Wystarczy zadać pytanie. Masz ochotę pójść ze mną do zagrody, w której można głaskać zwierzęta? Jeżeli tak, to nie zwlekajmy. Zagroda znajduje się tuż obok. O rany, tu dopiero się dzieje. Ta kolorowa gromadka zwierząt to afrykańskie kozy karłowate. A te tutaj to zwierzęta domowe. Wszystkie zwierzęta domowe mają srokatą sierść, a to dlatego, że nie muszą się chronić przed innymi zwierzętami mogącymi zagrażać ich życiu. Jeżeli zapamiętasz to sobie, to będziesz mógł zapewne odkryć jeszcze wiele innych zwierząt domowych w naszym ogrodzie zoologicznym. My zwierzęta, będące zwierzętami dzikimi, musimy dopasować się do swojego otoczenia. Afrykańskie kozy karłowate dają bardzo mało mleka, jednakże ich mięso oraz sierść są niezwykle ważne dla człowieka. Ale dosyć już teraz tego gadania. Chciałbyś pójść ze mną je pogłaskać?
te nasze kozy są naprawdę rozbrykane. Teraz jest już jednakże najwyższy czas, abym przedstawiła Tobie moją rodzinę. Czy słyszysz już ją w dali? Proszę bardzo. A oto moja rodzina. Policz proszę, ile nas tutaj jest. Tworzymy tak dużą grupę, że czasami ciężko mi jest na nie wszystkich uważać. Cechą charakterystyczną lemurów kata jest piękny, długi, puszysty ogon z czarno-białymi pierścieniami. Najchętniej odżywiamy się słodkimi i soczystymi owocami, ale nasz opiekun przynosi nam dużo warzyw i liści. Chcę, abyśmy nie byli zbyt grubi. Naszym krajem rodzinnym jest tak naprawdę Madagaskar. Przypominasz sobie film o tej nazwie oraz piosenkę, którą w nim śpiewamy? No właśnie. Wyginaj śmiało ciało, wyginaj śmiało ciało. Zaśpiewaj razem ze mną. Wyginaj śmiało ciało, wyginaj śmiało ciało. Dla mnie to mało. Ojej, która jest godzina? Czy jest już może 12 lub 15:45? Jeżeli tak, to poczekajmy. Nasz opiekun przyniesie nam zaraz coś do jedzenia. Jeżeli go poprosisz, to może uda się Tobie pomóc jemu nas nakarmić. Baw się dobrze. Za moment znów się widzimy. Tutaj jestem. Och, to było pyszne. Musiałam co nieco przekąsić, bo byłam już bardzo głodna. Do tej pory zapoznaliśmy się już z paroma egzotycznymi zwierzętami, ale w naszym ogrodzie zoologicznym mieszkają również zwierzęta zamieszkujące lasy tego regionu. Poszukajmy ich. Chciałabym przedstawić Tobie leśne zwierzęta łowne, a mianowicie dziki. Zagroda dzików jest jedną z najstarszych w naszym zoo. Pierwszym odyńcem, który się do niej wprowadził, był Macho. Śmieszne imię mu nadano, nie sądzisz? To było już bardzo dawno temu, ale jak widzisz, ta duża watacha dzików ma się tutaj świetnie. Myśliwi nazywają tę zwierzynę również brązowo-czerwoną, a to za sprawą jej umaszczenia. Dziki mają tutaj dużo miejsca do szukania pożywienia w glebie. Bardzo pomocny w przekopywaniu ziemi jest ich długi ryj. Oprócz tego na terenie ich zagrody znajdują się zbiorniki wodne, w których dziki bardzo chętnie pływają. Czy wiesz, czym żywią się dziki żyjące na wolności? Tak, tak. W ich jadłospisie znajdziesz żołędzie, korzonki, kapustę polną, ale również robaki, dżdżownice i myszy. Z racji różnorodności ich pożywienia nazywane są wszystkożernymi. To, że dzik płci męskiej nazywany jest odyńcem, już wiesz. Ale jak nazywane są dziki płci żeńskiej oraz ich młode? No pomyśl chwilę. Samica dzika nazywana jest lochą, natomiast młode dziki warchlakami. Pójdźmy trochę dalej. Znam tutaj takiego jednego gościa, którego nigdy nie można zastać w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Tłumaczy się zawsze dużą ilością pracy. Cześć Rudolf, widzę, że znów jesteś w domu. Renifery należą do rodziny jeleniowatych, w których zarówno samice, jak i samce mogą poszczycić się pięknym, okazałym porożem. Przypatrz się proszę dokładnie ich kopytom i zamknij oczy. Słyszysz coś? Renifery wydają dziwne odgłosy podczas biegania. Ich mocne, szeroko rozstawione racice ułatwiają poruszanie się po śniegu i bagnistym terenie. Czy słyszałeś przed chwilą gibony? Pójdźmy tam. Thank you.
obok ich zagrody mieszka inna bardzo żywotna rodzinka. Tutaj jest tak radośnie jak u kóz afrykańskich. Nasze surykatki biegają cały czas w tą i z powrotem, szukając pożywienia. Zapominają przy tym, że mają swoich opiekunów, którzy troszczą się o ich pełny żołądek. Czy wiesz, co przynoszą oni surykatkom do jedzenia? Zajrzyj proszę do ich pomieszczenia, w którym stoi miska z pożywieniem. Czy widzisz w niej mięso, mączniki oraz jajka? A może widzisz tam również owoce? Surykatki należą do zwierząt drapieżnych. W Afryce polują na owady, plądrują gniazda mysz oraz grzebią w ziemi w poszukiwaniu larw robaków. Ciii. Słyszysz, jakie dziwne dźwięki z siebie wydają? Ten pisk jest swego rodzaju rozmową, którą surykatki prowadzą między sobą. Ponadto ton, który z siebie wydają, pozwala im wszystkim utrzymać się w grupie. Czy znasz jeszcze jakieś inne afrykańskie zwierzęta? Słusznie, zebry są również do nich zaliczane. W naszym ogrodzie zoologicznym mieszka małe stado zebr. Swoją zagrodę dzielą wspólnie z antylopami oraz trusiami. Jeżeli poszlibyśmy teraz tym mostkiem nad stawem, z pewnością byśmy je zobaczyli, ale zatrzymajmy się na chwilę. Spójrz proszę na staw oraz na tę dużą ilość kolorowych ptaków wodnych. A czy widzisz w wodzie te olbrzymie karpie oraz leszcze? Bardzo chętnie podpływają tutaj, aby dożywić się karmą dla kaczek. Masz trochę czasu, aby je pokarmić? Tuż obok znajduje się mały automat, w którym za 50 centów możesz kupić dla nich pożywienie. Tak mniej więcej musi wyglądać krajobraz w Afryce. Cudownie jest zobaczyć tak dużo zwierząt w jednej zagrodzie. Zebry poprzez swoje ekstrawaganckie biało-czarne paski są natychmiast rozpoznawalne. Kolorystyka ich sierści pełni jednak funkcję ochronną przed dużymi zwierzętami drapieżnymi, takimi jak na przykład lew. Lwy mają bowiem olbrzymi problem z odróżnieniem pojedynczych zebr w krajobrazie afrykańskiej sawanny. Wielkie upały powodują drganie powietrza, przez co zanikają kontury pojedynczych osobników. Dlatego też zebry żyją w dużych stadach. Czy jesteś w stanie rozpoznać tutaj źrebaka? Przypatrz się proszę dokładnie kolorystyce ich pasków. Dobrze zauważyłeś. Paski są koloru brązowego. Dopiero w wieku około 2 lat zmieniają swój kolor na czarny. Czy wiesz, jak rozpoznają źrebaki swoje matki? Otóż okazuje się, że nie tylko po zapachu, ale również po wzorach pasków na ich ciele. Czy widzisz jakąkolwiek różnicę w paskach pomiędzy zebrami? Dla mnie są one wszystkie identyczne. Muszę pokazać Tobie również inny gatunek koni. Konie te mają bardzo ciężką do wymówienia nazwę. Spróbuję ją wypowiedzieć. To są dzikie konie Przewalskiego. Domyślam się, że Ty nie będziesz miał żadnego problemu z wypowiedzeniem tej nazwy. Nazwa tych zwierząt pochodzi od nazwiska rosyjskiego generała, który jako pierwszy zobaczył je podczas swoich podróży. Nazywa się je również koniami mongolskimi. Gatunek tych zwierząt był już prawie na wymarciu, ale dzięki ogrodom zoologicznym przetrwał. Ten pierwotnie dziki koń może dzięki temu ponownie zamieszkać w swojej ojczyźnie, a mianowicie Mongolii. Wow, całkiem niezły kawałek drogi mamy za sobą. Było mi bardzo miło móc z Tobą spacerować. Wszystko bardzo mi się podobało. Dzięki Tobie mogłam ponownie zobaczyć moich współlokatorów w ogrodzie zoologicznym. Jeszcze raz dziękuję. O, czyżby nasz struś Nandu znów zajmował się wychowywaniem swoich pisklaków? Jak zobaczysz Aksela, to pozdrów go proszę ode mnie. Ja muszę już teraz uciekać do mojej rodziny lemurów. Mam nadzieję, że się kiedyś ponownie zobaczymy. Cześć! Do miłego! Twoja Czesta!